udany w grupie drugie miejsce, w klasie pierwsze, także udało nam się. No o tyle nam się udało dużo lepiej, bo po pierwszym podjeździe wyścigowym było sucho. No wiadomo, na suchym więcej wygrywa auto niż zawodnik, no bo kwestia mocy i tak dalej. Później na drugi podjazd spadł deszcz, no i tutaj ten wynik był dużo, dużo lepszy i przesunąłem się praktycznie z czwartej pozycji na drugą, więc uważam, że jest bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, no, auto się sprawiło bardzo fajnie. Miałem tam tylko w połowie sezonu lekką naprawę, bo tam paneleczka zaczęło słychać być. A tak to mówię, cały sezon bez żadnych napraw. Czasami bywało, że nawet żeśmy nie zjeżdżali z lawety po zawodach i na następne zawody jechało. Także ogólnie fajnie. Co mogę powiedzieć, rywalizacja w grupie była bardzo zacięta, bo jednak tych samochodów w grupie jest bardzo dużo. Staraliśmy się zbierać punkty cały sezon. No udało nam się i tak mówię, jesteśmy drugim wicemistrzem Polski w grupie APL, także jest fajnie. Komu dziękujemy, kto wspierał Twoje starty? No, chciałem podziękować sponsorom, bo to bez nich to by nie było żadnej jazdy, można powiedzieć. Jest to firma Krośnińskie Huty Szła Krosno S.A., firma Domterm, Marco Polo, MPG Krosno, więc serdecznie im bardzo dziękuję. Jak najbardziej na przyszły rok też ich zapraszam, jeżeli by chcieli wspomóc dalszą moją walkę. No i dziękuję kibicom, bo dla kibiców też jeździmy i nas też wspierają w tym momencie, jak jedziemy na wyścigu.